Siemanko, jak leci? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zobaczcie, gdzie się znajdujemy. Taka mała niespodzianka. Jeżeli będzie taka chwila, to na spokojnie przejdziemy się tutaj z prowadzącym, no i zrobimy takie drobne kulisy. Jak to wszystko wygląda tutaj od strony nagrywania i co widzicie za moimi plecami. Oglądajcie. No i słuchajcie, jest już ze mną prowadzący programu, Wojtek Piela. Witam serdecznie. I Wojtek tutaj obiecał, że oprowadzi mnie troszeczkę po... Coś tam po kachmelce, zobaczcie, tutaj jest na przykład... to jest na przykład rękawica bokserska, to jest taka rękawica, którą Marcin Najman nosił jak miał 2 lata i mama mu podawała butelkę z kaszką w Częstochowie, w mieszkaniu w centrum Częstochowy. A to jest jeszcze bardzo kombinezon, no, który... Fajny, tak. Dzieciaczka taki by pasował. No, albo na jakiegoś takiego stwora z jakiejś bajki animowanej. Tutaj można zajrzeć do środka, tak jak powiedział Wiktor Pękala, który też mi ten kombinezon podarował razem z Wiktorem Węgrzykiewiczem i Kubą Haratem, chłopakami ze Szczyrka. Pozdrawiamy. Można tam na przykład formy szukać, prawda, tutaj. Albo czegoś złota jakiegoś. To jest kombinezon taki mini, ale jest to rzecz wykonana z takiego samego materiału, jak prawdziwe te kombinezony, w których ty, Kuba, na przykład skaczesz. No i nawet widać, prawda, bo można go tak puścić trochę. Jak ktoś się strzeli... Na pewno byłoby prościej z nartami. To... Jak ktoś jest człowiekiem dobrej woli, to na pewno to zauważy. A propos nart, jeszcze pokażę, że tutaj mamy kilka takich egzemplarzy. Tak, no to są narty, na przykład, na których ja miałem przyjemność skakać w Luczynowie. Narty zjazdowe, oczywiście. Pamiętam konkurs. Z takim, prawda, elementem tutaj można sobie oczekiwaniu na konkurs trochę się pobawić, ponudzić, prawda, tak. Sobie tak porobić. Tak, to są narty zjazdowe, które pożyczyłem od już byłego niestety kolegi redakcyjnego Darka Urbanowicza. On na nich zjeżdżał chyba w takich latach, kiedy mnie jeszcze nie było na świecie, ale potem ja przejąłem po nim tę pałeczkę, tylko w trochę innej dyscyplinie sportu. To są natomiast narty też zjazdowe, ale chyba takie bardziej poważne. Ale takie dosyć długie, wiesz, na pierwszy rzut oka, jak patrzysz, jakby ktoś popatrzył, no to trochę narty do skakania przypominają, aczkolwiek wiesz, no, narty do skakania musiały być troszeczkę szersze i rzeczywiście też wiązania inne. A docelowo to? To są narty, na których chyba dokonano najszybszego zjazdu na świecie z jakiejś tam góry. W każdym razie na tych nartach ktoś zjeżdżał z prędkością 244 km na godzinę, więc o, są to rzeczy, poważne i ja się zastanawiam, jak ten ktoś w ogóle przeżył, ale okazuje się, że można. Dobrze, chodźmy dalej. Tutaj mamy, prawda, różne koszulki, czy nawet też i plastrony tutaj, no, prawda, skokowe, wykorzystywane w różnych programach. Tutaj też plastrony, na przykład od chłopaków właśnie ze Szczyrku, tutaj, prawda, śląskie, tutaj, prawda, Tago, Kołębieski, z Wisły, tak. Tutaj są różne koszulki do różnych sportów. To jest na przykład bluza Speedway, w której Bartosz Zmarzlik wygrywał turniej 4 torów. To jest Bayer Monachium, prawda? Od Roberta. Tak, od Roberta. Albo może być na przykład od Marcela Zyli, też taki bardzo utalentowany piłkarz, który tam grał. To jest, prawda, pozostając w klimacie tatrzańsko-góralskim, no może nie tatrzańskim, ale góralskim, no to Podbeskidzie Bielsko-Biała, koszulka Rafała Figiela, proszę bardzo, z tego sezonu Ekstraklasa, tutaj, prawda, ładnie naszyty herb, także pięknie to wszystko wygląda. Tutaj różne inne koszulki. Tych koszulek to tutaj jest naprawdę bez końca. Widzę, że zarówno i piłkarskie, i żużlowe. Jest Liga PL, czyli nasz magazyn na kanale, który był później przemianowany na Weszło Polskich, ale koszulka Pogoni Szczecin na ten sezon, więc i Polski z podpisami, tu na przykład Lewy,
To chyba Adam Nawałka, tak mi się wydaje, no, są podpisy naszych reprezentantów, więc tak, to jest... Każdy swoją taką wizytówkę tutaj zostawił. No tak, to jest cenna sprawa, mi się wydaje na pewno. No a tu jest, prawda, królestwo naszej Gabi, naszej makijażystki. Co prawda, ty drogi Kubo, jak i Michał, którzy braliście udział w tym programie Wysokich Lotów, który się odbył z okazji zawodów w Innsbrucku, byliście malowani w trochę innym anturażu, ponieważ my oglądaliśmy skoki chwilę po zakończeniu zawodów. Skoki. Pudrowanie nocy. Tak. No ale normalnie, gdyby nie było tych zawodów i gdybyś nie musiał wchodzić od razu, no to byś usiadł sobie tutaj grzecznie na krzesełku, byś się mógł przejrzeć, prawda, w lustrze. No i tutaj są różne takie specyfiki, których Gabi używa. Ja nawet sam nie wiem wszystko, co do czego służy. Tu jest na przykład butelka jaśmin, płyn micelarny. No mam nadzieję, że może ładnie. Może pozostawmy to, zobaczmy, ja na pewno ma. Zobaczmy. Pachnie ładnie. Sobie. Tylko nie pij. Nie, spokojnie. Pachnie ładnie, jest to tak delikatne jak kwiat lotosu na tafli jeziora. Tak. Dobrze, idźmy. I może odpowiadając też na pytania znajomych, którzy zadawali wielokrotnie, czy kanał sportowy ma faktycznie prawdziwe studio, czy to jest green screen, bo tak jak z jednej strony tu widzicie, rzeczywiście jest taka zielona płachta dookoła, ale... Z tej strony to jest wszystko autentyczne. Wszystkie te rzeczy, które widać, tutaj oczywiście również kamery tutaj z kolejnego programu, już przygotowanie. Wszystkie te rekwizyty to autentyki. Może od tak, tej strony można, Wojtek opowiem. Można tutaj nawet zobaczyć. Tak, tu jest plastron Tomasza Sikory, zresztą podpisany Salt Lake City 2002. No rzeczywiście jest. Pięknie to wszystko wygląda. Tutaj są koszulki Bebeto, Dunga, takie retro, można powiedzieć, reprezentacji Brazylii. To jest szalik Sheffield Wednesday, klubu aktualnie występującego na poziomie Championship, ale z wielkimi tradycjami. Tam na górze szachownica podpisana przez Jana Krzysztofa Dudę, więc naszego arcymistrza, który pokonał Magnusa Carlsena nie tak dawno i no jest naszą największą szachową nadzieją. Cóż, tutaj jest puchar, prawda, to też nam na dowód tego, że to jest wszystko no prawdziwe, KSW. Można to podnieść. Tu jest KSW Winner, kategoria chyba 93. do 93 kg, więc no z solidnych, prawda, rozmiarów, można się uśmiechnąć. Prawie zostałem wojownikiem i no przynajmniej stałem. Dodatkowo odnośnie KSW jest jeszcze pas mistrzowski tutaj. Tak jest, jest pas mistrzowski, International Champion KSW. Co Wojtek, bardzo. Może ten tutaj wokół... Nie no, aż tak to nie wiem, czy to prawda zasługuje na coś takiego, ale prawda, o można o, sobie proszę tutaj, bardzo. Można sobie tutaj, prawda, o w ten sposób to zaprezentować. Tak, w ogóle tak on ciężki jest? No taki solidny, no nie jest, nie jest najcięższy, ale to jest wszystko pokryte prawdziwym złotem. A tak, bo ja zawsze myślałem, że te pasy są jednak troszeczkę lżejsze, nie? Łącznie z autografami. No tutaj jest na przykład widzę autograf Tadeusza Pawłowskiego ze Śląska Wrocław, taki najbardziej wysuwa się na pierwszy rzut oka, no, a to jest legenda Śląska Wrocław piłkarsko i trenersko, więc... Myślę, że zwłaszcza dla tych kibiców to by była niesamowita gratka. Tam na górze jeszcze widzę jakieś takie malowidła, to jest Mike Tyson, Muhammad Ali, dobrze patrzę, tak? Tak, Muhammad Ali, Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao, Oscar De La Hoya, także bardzo popularni bokserzy, pięściarze właściwie. Bardzo popularni. No i Michael Jordan, Fernando Torresa, Iniesta. Widzę, że znajomość na wysokim poziomie, kto mi się podoba. No i tutaj przykład... słynący z koronnych cytatów jeszcze Don Corleone, czyli szef mafii. A tu mamy rakietę do padla, czyli ulubiony atrybut z tego studia Tomka Smokowskiego, który jest zapadlonym padlistą. Że tak zapadlony. Się zapadlony padlista. Można sobie tak to odbijać. Ja nigdy nie grałem, powiem szczerze, w padla. Ale, ja też nie grałem, ale widziałem parę razy tę dyscyplinę sportu i muszę powiedzieć, że jest bardzo... sobie zobaczyć. Tak, że jest bardzo, bardzo ciekawa. Ty, no rzeczywiście tak nietypowo. W sumie do czego to porównać? Do jakiegoś może... Wiesz co, to jest takie połączenie tenisa ze squashem trochę. Tak, ale faktycznie ta rakieta też jest taka w miarę lekka, tylko... A, to już bym musiał zobaczyć na żywo, jak to wygląda. Na pewno jakichś wybitnych szczypionistów, bo... Inni w kanale sportowym nie występują, także... No sami wybitni ludzie przychodzą. Można sobie to sprawdzić. No tutaj szalik Wisłoki Dębica, no to oczywiście pewien element patriotyczny i lokalny patriotyzm Mateusza Borka, który pochodzi z Dębicy, także do niego przyszła taka paczka właśnie ze swojego lokalnego klubu. No i tutaj wisi ten szalik Wisłoki. Telewizorek.
tak, rękawice Pawła Kieszka, między innymi bramkarza portugalskiego Rio Ave. Spójrzcie, jaką Wojtek Biela tutaj ma wiedzę na ten temat i on nie ma żadnej kartki przygotowanej. To jest w tym wszystkim piękne, że rzeczywiście, zobaczcie, podchodzimy do tak różnych przedmiotów związanych z tak różnymi dyscyplinami, a tu jednak no, jak z rękawa po prostu. No to po prostu jest tak, że to jest podstawa przyjęcia tutaj i ja mam to wszystko wypisane na dłoni po prostu tutaj i wtedy jak był ten sprawdzian, kiedy zostałem tutaj przyjęty i musiałem opowiedzieć o każdej z tych pamiątek, no to wtedy miałem to zapisane i w ten sposób ściągnąłem, a tak to wszystko na spokojnie, to nie są aż takie z kolei też strasznie nieznane pamiątki, ale tu mamy na przykład rzecz taką na czasie. No, tutaj mówimy o tarczy do darta. Tarcza do darta, ostatnio oczywiście też wszyscy żyliśmy występami Krzysztofa Ratajskiego na Mistrzostwach Świata. No i też ten element właśnie. W przerwach Pucharów Świata przecież teraz na turnieju 4 skoczni były urywki pokazywane. Tak, kafa. No myślę, że to też taki sport dosyć widowiskowy, ciekawy, w którym ta sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie, więc no, na pewno zyskał nowych fanów w ostatnim czasie i też w kanale sportowym mamy tutaj tego odzwierciedlenie. Także tak to wygląda. Próbujemy? Czy nie ma tutaj? Nie ma rzutek. Znaczy, albo może są, ale nie wiem gdzie. Wiesz, powiem szczerze, że nigdy się nie interesowałem aż tak tymi rzutkami. Wiem, że ta tarcza jest, ale no może lepiej, że nie będziemy rzucać. A może dobra, szkoda w sumie ściany. Może lepiej, że nie będziemy rzucać, bo jeszcze ta rzutka by gdzieś poleciała, nie wiadomo gdzie, a tam z tego co wiem jest swoja dziewczyna, więc nie chcielibyśmy, żeby stało się jej coś złego. Tak, tutaj przygotowane już też krzesła na nagranie quizu. Zobaczcie w ogóle, ile tutaj jest oświetlenia. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, dziesiąta. No to jest droższe nawet niż budżet narodowy Andory. Co? No widzę, tak, słuchaj, się... no jednak trzeba tych widzów czymś tutaj przyciągnąć. Tak, to jest dobrym oświetleniem. Również już strachu, prawda, że tutaj wszyscy muszą się pilnować i wszyscy muszą być tacy ostrożni, odpowiedzialni, bo jeżeli ktoś by tutaj rozwalił to prawdopodobnie nie wypłaci się do końca życia, więc... Powiem ci, że jestem w stanie uwierzyć na słowo, naprawdę. Tutaj też jest rzecz, która też często mówiłem na emocje, czyli ten słynny kask Roberta Kubicy, który był nakładany przez już wiele różnych postaci. Nie wiem, czy Marcin Najman chyba nawet. Marcin Najman chyba nawet nakładał, Magdalinet nakładała, no wiele różnych sportowców, prawda? Ciekawe, czy nie jest to takie dosyć proste. Ja nie będę teraz, przyznam szczerze, próbował, dlatego że no, musicie wiedzieć, że momenty, w których ja poświęcam swojej fryzurze dłużej niż machnięcie ręką przed lustrem, no to są niezwykle rzadkie w moim życiu. A dzisiaj właśnie tak zrobiłem, żeby na programie nadrabiać. No, szkoda, więc boję się, żeby to jak już ułożyłem tę fryzurę tak zupełnym przypadkiem, to po prostu raz w życiu jak się postarałem, to głupio to było teraz zaprzepaścić w taki sposób. To są na przykład słoiki ogórków, które są elementem często dekoracji w trakcie ligowego programu Weszło Polscy. No to jest pewna taka alegoria, że no, być może dla niektórych nasi zawodnicy ekstraklasowi no to prezentują niezbyt wysokie umiejętności, ale nawet jeżeli ktoś się obraża, no to nikt na pewno nie powie, że nie jest to alegoria smaczna. Wszyscy lubimy dobre ogórki, czy to konserwowe, czy kiszone, czy inne jakiekolwiek. Kiedy wejdziemy do studia Weszło FM, spójrzcie też, ile tutaj jest sprzętu. Mnóstwo mikrofonów tutaj jeszcze mamy. To jest dziupla realizatorska, w której siedzi Adam, prawda, nasz realizator. Tak. I tutaj no mamy podgląd, bo tu oczywiście pewnie część mogła usłyszeć komentarz właśnie Wojtka, wcześniej radiowy, co do turnieju 4 skoczni, który się dzisiaj odbywa, także to no tak, z tego miejsca. Mamy tak, tutaj te na wszystkie mikrofony, tutaj się odbywają te nasze audycje typu poranek, typu temat dnia, tutaj jeszcze jakieś zapiski się ostały, klasyfikacje, czy listy startowe zawodników, także no to tutaj w tym małym studiu na przykład odbył się legendarny Sylwester kiedyś z Wąsem i Koksem, to właśnie tutaj też miała miejsce audycja Misja Kongo z Dominikiem Bebengę i Bogusławem Leśnodorskim. Tutaj miał miejsce poranek, na którym miałem przy okazji tego poranka możliwość rozmawiać, przepraszam, się trochę język plączę, z Arturem Barcisiem czy z Karolem Strasburgerem, także tu przychodzili bardzo poważni ludzie. No i staramy się działać z uśmiechem na twarzy i cały czas do przodu, aby
aby to wszystko jakoś wyglądało. Mamy takie pomieszczenie, naszą taką... Pomieszczenie gospodarcze. Transmisję Pucharu Świata, jest z nami również Michał. Michał Skiba, tak to ja, dzień dobry, ręce z kieszeni trzeba wyjąć, jak się do kamery mówi, tak. Także sami tutaj ciekawi oglądamy. Michał, jedno pytanie tobie, takie uwaga, hipotetycznie, ale hipotetycznie, Wigilia, 24 grudnia, zostawiasz jedno krzesło wolne dla zbłąkanego wędrowca, jak nakazuje polska tradycja. I otwierasz drzwi i przed tymi drzwiami masz takie postacie jak Zbigniew Stonoga, Kazimierz Greń. Kogo wpuszczasz? Tylko jedno możesz. Zbigniew Stonoga, Kazimierz Greń. Szybko. Bo Kazimierz Greń, kolędy będziemy śpiewali. No właśnie, to jest to samo, bo zwariowany wokół świata, my w nim ślepo biegniemy. Pozdrawiamy cieplutko i uśmiechajcie się do siebie w nowym roku i następnym. Zapraszamy na kanał z perspektywy Skoczka do Kuby Radziszewskiego, bo Kuba to jest ciepły kraj, więc Kuba to też jest pogodny człowiek. Dobry. Entuzjasta estońskich skoków, musicie sprawdzić, co on tam ma na kanale. Kubańskie skoki odżyją, jeśli klikniecie łapkę w górę u Kuby na kanale. Także dziękujemy wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli jesteście po raz pierwszy na tym kanale i jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału, to oczywiście was zachęcam do zrobienia tego. Polecam wam również kanał sportowy, chociaż myślę, że większość... No ale trzeba, nigdy nie jest tak dobrze, że nie było lepiej, oczywiście skromnie. Czasem może się wydarzy tak, że... Coś tam działamy. Chociaż myślę, że również... Siebie polecam. Polecam Michałowski. Lody w pysznym waflu. Tak, polecamy. Także... Słuchajcie, my się z wami żegnamy. Myślę, że to tyle na dzisiaj. Tak więc trzymajcie się. Na razie. Cześć!